Jesteśmy właśnie w porcie Łódź, w Fit Fabric, gdzie rozpoczynamy trening z Dawidem Gralką, który jest nie tylko moim trenerem, sparring partnerem, również świetnym zawodnikiem, który niedługo zdominuje największą organizację w Polsce, ale jest również, uwaga dziewczyny, mam dla was przykrą wiadomość, jest kochającym mężem, więc... Nie moim, nie, nie. Faktycznie tak się wydarzyło. Jedziemy. Proszę, nie ramię do tyłu. Hop, 5 przysiadów, 5 pompek, puszczam dłoń, bark, wracam, tak jest, ale tu cały czas jesteś, a, wolniej, mocno puść bark w przód i wróć, tak jest, puszczasz bark i wracasz. Bez rotowania, cały czas kciuk w górę, tak jest. Hop, jedziemy, góra, dół, 8 razy, tak jest, tyłek mocno w górę i 8 razy. Karolka, jak już sobie stoisz, to dołóż sobie luźniutko, ciosy proste. Bardzo ładnie. Wyrywam w górę, wchodzę na palce, wyciągam go pod brodę. Jak zrobicie dychę, to zamieńcie je na 16 kg, bo to są zdecydowanie dla was zalety. Cięć się z siebie, nic, nie schodźmy tylko łopatki ściągnięte. Wszystkie błyski. Są błyski? Jezus, Maria. Ściągnąć mocno łopatkę. O, buch. Czasami niektóre ćwiczenia wyglądają bardzo banalnie, wydają się bardzo proste, ale tak naprawdę są tak ciężkie, ale fajnie, bo potem to przynosi efekty właśnie na sparingach, w walce. Czujesz, że ta siła, dynamika się poprawiła, że bardzo lubię te treningi i nie wyobrażam sobie przygotowań do walki bez pracy z Dawidem. Tutaj jesteśmy raz w tygodniu. I jeszcze drugi trening z Dawidem wykonujemy u nas na sali. Bum, dynamicznie przez ciało wyrywam, ok? Ma nam wyjść 6 na rękę. Tak jest, dynamicznie w górę wyrywamy i skręt w głowie, o to chodzi. Tak jest, pyk i przez ciało, bum. Dłonie tak bolą od tego. No. Idę na bum. Najważniejsze wyrywanie do góry. 6 ruchów na jedną rękę, 6 na drugą. Tak? Tak. Raz, dwa, trzy. 4. Ta sama ręka, ta sama noga. Jak ręka będzie przyciągać do ciała, nogi się zamienią. Po treningu jedziemy do Atlas Areny zapoznać się z drużyną Team Gortat, w której będę grała w kosza. Uwaga, będę grała pierwszy raz w życiu w koszykówce. Do końca. I ręce. Chodzi? Karolina będzie bardzo wytrzymała i bardzo dynamiczna. Ostatnia jej przeciwniczka Felis też była bardzo silna. I jak było widać, ta siła w ogóle tam nie zagrała. Karola ją po prostu zdetronizowała tą swoją wytrzymałością i pracą w klinczu. Czekaj Karola tyłkiem do tyłu, tylko stań sobie w normalnej pozycji. Czas. Ale jest szybko jak na ten etap. Teraz jestem jednym wielkim chodzącym zakwasem. Jakim szybkim zakwasem? Raz, dwa, trzy, raz się pomyliłam. Ale na szczęście nie jestem saperem i czasami mogę się mylić. Jestem tylko człowiekiem. I sobie dociągaj. To jest najważniejszy element przygotowań, czyli trening mentalny. To też jest bardzo ważne. Tak właśnie sobie leżymy i medytujemy. I tak trenuję najwięcej. Praktycznie cały czas tak tylko trenuję. Uczymy się oddychać. No i trzymamy, żeby było dość ciasno. Będziemy robić mocny wdech nosem i skupiać się będziecie na tym, żeby nie pracował brzuch, nie pracowała góra klatki, tylko żebyśmy otwierali mocno żeby. Mocno otwierasz żeby. Żebyś czuł się tak głowa się rozciągnie, nie? Koniec. Ale ten koniec to dopiero początek. Dziękuję bardzo. Świetna robota. Dziękujemy bardzo. Trening skończony, piekielna moc zrobiona i teraz właśnie jadę na kolejny trening do Ergo Areny. Tym razem będę uczyła się grać w koszykówkę. Piłki
przyłapać albo z kciukiem złączone kciuki. Jak piłki będą leciały, to piłka ci się zatrzyma automatycznie na kciukach, albo żeby się czuć bardziej pewniej w ten sposób. Dwa palce złączone. Rzuć do mnie piłę tutaj, tak ją wsparł. O, tak ją wsparł, ona ci spadnie przed tobą, złap i rzuć do kosza. Jak widzisz ten mały kwadracik biały, kwadracik taki mały, to jak będziesz stała z boku tablicy, wystarczy, że w ten kwadracik trafisz i ona automatycznie wpada. Nieważne pod jakim kątem rzucisz, trafisz biały kwadracik, to ona zawsze spadnie do kosza. Nie chcę przynieść wstydu w moim rodzinnym mieście. O, jest Asia też lisowska. Pierwszy raz w życiu to robię. Nie nagrywaj tego. Pierwszy raz wrzucam do kosza. Asia, i tak jak mówiłem, zaraz wam będę dziewczyny wyjaśniał, co robimy ewentualnie, jak rzucamy. Możesz podejść bliżej, rzucam. Nieźle. Zajebiście. Nie wiem, czy mogę używać takich słów, zajebiście. Tu z boku, a tu tak. Tak, a to chyba Marcina trzeba się zapytać. Cześć. Siemanko. Cześć. Sam pas, no. Tak tylko na mecz? Siedzę na ławce. Tamten rząd rzuca, Kacper rzuca. Karolina, zbierasz tą piłkę, podajesz do Konrada. I na koniec rzędu. O, i tak wygląda rozrzewka. To jest najważniejsze. Tak, czy w tym roku też wyjdzie. Tam po roku, gdzie wszystko. Na pewno jest to dla mnie coś nowego, bo ja zawsze się śmiałam, że sobie nie radzę ze sportami, w których jest piłka. Czy jest to piłka nożna, czy siatkówka, czy koszykówka. Z koszykówką nie miałam do czynienia nigdy. W piłkę nożną czasami grywałam, siatkówkę też, ale w kosza nigdy. Ale jest fajnie, naprawdę jest fajnie. Parę razy udało mi się trafić. Poze. Harpat się kłamał. O Jezu, brawo, a chcesz się dalej bawić, tak? No. Nie, jak ma na imię? Jimmy, ojej. Ale on jest czadowy. Jimmy jest super stary, cudowny psiakiem. Najważniejsze jest, żeby przed tych przeciwników robić w bambuku. Czyli niby tu, a podasz tu, biegnij tak, zahamujesz tu gdzieś. To tak proste. A biegnie stąd. Okej. I po meczu. Nie boję się. Chyba. Nie wiem. Może troszeczkę tak. Tyci. Oj, mój był. To odwrócił ten krzesło. Wiele osób jest tak ambitnych, wszyscy podchodzą do tego meczu tak na luzie, a Karola jest jedyną osobą, która powiedziała, że musi mieć MVP, dlatego trenujemy. Tak, mówię ci MVP, murowany zawór do nagrody. O, grek. Mega. Pokażę im. Podobo. Karolina, zapraszam, chodź, przedstawicie. Ula, Karolina Tomakiewicz, przedstawicie naszego UFC. I przedstawicie UFC Jankes. I UFC Jankes. Cześć. On jest świetnym nauczycielem. Umiejętności są mniej więcej różne. Pierwszy raz w życiu grałam w koszykówkę, a już udało mi się parę razy trafić. A ja trafiłam, o ja pół godziny trafiłam raz. Czy ktoś tam stoi na drodze? Zapraszam jutro na mecz. Właśnie intensywnie trenuję. Mam nadzieję, że jutro będzie widać chociaż odrobinę tego efektów. Także do zobaczenia jutro.